Wow, czy to nowa rampka Bontragera? Nie. Oczywiście, że Bontragera, ale prawda jest taka, że się będziemy rozmawiali o nowych lampkach. Myślałem, że zrobisz to w stylu Mistera Krychy. Tak? Robi wrażenie. Robi wrażenie. Ale w każdym razie tu jest tak, że Bontrager postanowił swoje nowe lampki, nową serię miejskich lampek wypuścić jako Trek. W sumie nie jest to, jeżeli jest ktoś, kto tego nie wie, to oczywiście Bontrager jest marką Treka, więc. Tak, no jest to tak oczywiste, że w zasadzie czy to jest Bontrager, czy Trek, to jaka to różnica? Tak, I tak natomiast to jest to jest cały czas jeden ciekawe, brand. że akurat pierwsze lampki, które są tak bardzo reklamowane jako lampki do użytku Tak. codziennego do miasta, wypuszczono pod marką Trek. Czy to zwiastuje koniec marki Bontrager? Czy to jest dokładnie? Czy Trek będzie robił tylko rowery miejskie? Tego nie wiemy, ale dzisiaj będzie o ciekawych Znaczy, modelach może lampek. można iść tym tropem w sumie, bo przecież komuter to jest ten elektryk od Treka, tak? Ten Tak. taki turbo do miasta. Tak. I to są lampki do miasta, więc w zasadzie może ma to jakiś taki sens. Ogólnie rzecz biorąc, te lampki bazują na technologii znanej i lubianej, no bo lampki Flare RT i Ion to są lampki, które są bardzo cenione, jeżeli chodzi o Tak, lampki no flagowe, my to rowerowe. codziennie sprzedajemy. Flare RT dalej uważam, że jest najlepszą tylną lampką rowerową No, na rynku no, i no. Ale to to się chyba nie zmieni. sporo osób uważa, bo naprawdę my codziennie sprzedajemy tę lampkę. Ona nie jest najtańsza, nie? Bo ona No kosztuje nie, prawie 300. ale jest naprawdę świetna. Te przednie lampy mają już większą konkurencję, natomiast fakt jest faktem, tej Bontrager postanowił połączyć z Trek te technologie i stworzyć Tak. w przypadku, bo tylne lampki to są po prostu, to są dobrze znane, tu akurat jest zestaw z tylną lampką, natomiast tu jest ten produkt nowy, który jest jako ta Tak. flagowa lampka. Przede wszystkim pomyślano o tym, o czym bardzo często mówicie, czyli o odcięciu linii światła. Tak, tutaj jest to tak zrobione, że faktycznie jest raz, że takie zwierciadełko fajne, dwa, że dioda jest umieszczona od góry lampki, co daje właśnie możliwość tego, że to odcięcie Ale jest jest. efekt premium w ogóle, Ale popatrzeć na zobacz, jak ten. to w środku wygląda. Jest Jezu. soczewka, tak jak normalnie, nie wiem, w samochodzie, Tak, nie? no jest Jest odbójnik, to, no. jest właśnie taki odbłyśnik. No i jest faktycznie, jak ją Jest się włączy, drogo, to ale widać, jest grubo. Dwa razy musi nacinać. że jest, no, jest No. linia taka po prostu kreska Jak reflektor w skuterze pionowa, albo w nie? hulajnodze. No dokładnie tak to powinno wyglądać, moi drodzy. Naprawdę jest spoko. Co fajne też, są takie amerykańskie obrysówki, nie? Tak, Jak no jak z tego, z jakiegoś Pontiaca, z czy Pontiaca, innego dokładnie. tego, no. Więc też na boki jesteście mega dobrze widoczni, naprawdę to daje, zwłaszcza jak to się odpali w jakiejś większej mocy, no bo to jest cały czas jedna dioda, Jaka to jest nie? w ogóle maksymalna jasność? 1000? 1000 lumenów, tylko że to jest takie 1000 lumenów nieoszukane, nie? No Jak taki. weźmiesz 1000 lumenów z Tak. Proxa, to jest No. 400 lumenów. Ale naprawdę najbardziej widoczną rzeczą jest ta linia odcięcia. Tak, to jest super. Kolejna fajna rzecz to jest wskaźnik naładowania baterii. Tutaj po lewej stronie lampki. Co ciekawe, lampka bezprzewodowa łączy się właśnie z wspomnianą wcześniej, na przykład Flare RT, czyli możecie sobie sterować za pomocą předniego guzika dwoma Tak. lampkami Czyli nie i musicie mieć pokazuje tego się też druga pilota. skala wtedy. Bo Tak. pamiętajcie, że tymi lampkami też dało się sterować z pilota specjalnego Tak. albo z liczników Garmina. Dokładnie. A tutaj możecie sobie po Dokładnie. prostu dwoma lampkami sterować tą lampką. Ona może być masterem, a ta może być slave'em. Tak. Ładne określenie ze świata. Ciekawe, czy teraz by to przeszło. Chyba Hardware, nie. software, no. Bo jest taka ciekawostka, na przykład statek Boba Fetta w Star Warsach już nie jest Slave One. Tak? Tak. A, Nie widzisz. może być. A, widzisz. Ciekawe, ciekawy wątek z oceanu. Z poprawności politycznej z oceanu. Co my tu mamy jeszcze? W akcesoriach. Mocowanie tradycyjne na Tak. obejmę, na wszystkie najbardziej popularne rozmiary No, kierownic. mocowanie jest takie moim zdaniem. To w ogóle jest metal? Nie. Aha, no to Takie dobra, se, to ale jak na lampkę za. lampka współpracuje z Blendrem, więc jak ktoś jest jakimś turbofanem Treka czy Możecie Bontragera, sobie. No. czy po prostu ma Treka, no Tak, ale to. tu jest ciekawostka taka, że ta lampka przez to, że ma właśnie odcięcie i ma w ogóle odbłyśnik i tak dalej, musi być mocowana w tej pozycji, może być do góry nogami, więc na przykład blender pod lampką, pod mostkiem już nie wejdzie, nie? Tak. Bo nie możecie obrócić do góry nogami. No tak. Więc tak naprawdę też jesteś Tak. skazany na mocowanie No do ale góry, no. obracanie do góry nogami w ogóle, no No nie, no, nie ma tutaj słabe ze sensu, bo jest. sterowaniem i tak dalej, nie korzystać wtedy ze wskaźnika. Te wszystkie rzeczy, do których dopłacasz, które powodują, że ta Tak. lampka jest spoko, po prostu tracisz to Ale wiesz, wszystko, mówię to w nie? kontekście tego, że te na przykład pozycyjki, Ajony, możesz zamocować sobie, ponieważ one nie mają tak naprawdę soczewki takiej z żadnym odcięciem, no to możesz je Tak. mocować pod mostkiem, na przykład pod licznikiem. I to jest Tak. fajne, bo masz porządek na mostku na blenderze, a tutaj Tak. musisz mieć dodatkowe A, mocowanie. jeszcze druga najważniejsza rzecz. Lampka też jest powerbankiem. A widzisz, już byśmy zapomnieli o tym. Także USB-C, co A jaki to ciekawe, jest w akumulator? końcu USB-C, a nie to No. micro USB. I można Pojemność. sobie ładować albo właśnie tylnią lampkę, czy też jakąś tam elektronikę. A pojemność, kolego drogi. No, wiedziałem, że tak będzie. Zawsze cię czymś zaskoczę. No. Już myślał, że się przygotował na 37%, a tu jednak nic z tego. 5 godzin pojemność. 5 godzin pojemność świecenia. Udało się. Udało się.
4800, drodzy państwo. 4000 mAh. Czy to dużo, czy to mało? Napiszcie sami, nie wiemy. Myślę, że sporo. No, telefon dwa razy. Znaczy dobra, raz do fulla i jeszcze poświeci. Czy w ogóle czas świecenia na tym najwyższym trybie, jaki tutaj jest? Okej, godzinę 50. No to i tak jest sporo. To jest sporo, jak na 1000 lumenów. No i niedużą lampkę w sumie. To jest sporo. No to, natomiast dużą cenę. To tak. Jest podstawa. Ile kosztuje ten topowy model? 849 zł. No i tutaj już będzie, już to widzę. Widzę, jak internet płonie. No ogólnie rzecz biorąc, lampki Montragera nigdy nie były tanie, mają swoich zwolenników, ta jest droga, obiektywnie rzecz biorąc jest droga. Fajnie, że są fajne gadżety w tym wszystkim, fajnie, że jest to odcięcie, jakość tego światła jest naprawdę spoko. No ale to jest ich najwyższa lampka, no to przecież nie może być tania. Tak, no. Nie mają też jakieś takie taniochy w ofercie. Jakość świecenia wygląda jak lampa w japońskim skuterze. Takie są nasze odczucia. A jak ktoś chce trochę taniej, to jest też model Commuter Comp Air, sprzedawany w zestawie z flerem R, czyli to nie jest ten topowy fler, który ma tam czujnik i w ogóle bezprzewodowość i tak dalej. To jest ten trochę tańszy, ale tutaj macie zestaw z lampką, która ma ile lumenów? Powiedz. Już ci powiem. Lumeny. 450. 450 lumenów, też jest powerbank, czy nie? Słuchajcie, bardzo próbowaliśmy sprawdzić, czy to jest też powerbankiem, natomiast jak się okazuje, mimo... Technologia nas przewyższyła bardzo mocno. Mimo wielu manewrów elektrycznych nie udało nam się doprowadzić. Jan zrobił przejściówkę z USB na USB i to nadal nic nie dało. Tak. Niestety dalej nie udało nam się dojść do końcówki, która umożliwiałaby nam naładowanie czegokolwiek. Nie, chodzi o to, że nie będzie informacji, czy ona ma powerbank w sobie. W każdym razie, co jest ważne, w ogóle dwa największe plusy tych lampek, i tej, dla mnie, to jest... Te dwa tryby, dwa najważniejsze tryby, czyli po pierwsze one obydwie mają ten tryb pulsacyjny dzienny z ultra mocną i bardzo dobrze skupioną diodą, czyli to światło jest widoczne według producenta 400 metrów. To jest ta sama technologia, którą macie we flerach RT, która sprawia, że ta lampka, flare RT jest najlepszą tylną lampką, bo jest super dobrze widoczna z daleka, a przy tym wszystkim nie oślepia z bliska, jest po prostu bardzo, bardzo dobra. A z drugiej strony to jest właśnie fajne, że nie używacie tego trybu w nocy, żeby nie oślepiać kierowców, żeby nie razić. I w nocy macie normalny tryb lampki, która wykorzystuje po prostu odcięcie światła, które nie razi i jest po prostu tym, na co często zwracaliście uwagę przy okazji lampek. Plus nie... powerbank, plus łączność z drugą lampką. No to jest lampka, która ma wszystko. I kosztuje dużo, ale ma wszystko. Tak. W każdym razie... I ma USB-C, a nie jakieś coś, co ja muszę po prostu wtykać 5 razy, bo nigdy nie wiem, czy tak, czy tak, czy tak, czy tak. Tak. I teraz było tak samo. Jak wiecie, każdy port USB ma trzy strony, nie? Pierwszą, drugą i tą właściwą. Tak. Zawsze tak jest. W każdym razie... 5x3, żeby się wpięło. Tak. W każdym razie tutaj też w ogóle, żeby jakąś merytoryczną wiedzę z tego odcinka wynieść, pamiętajcie o tym, nie używamy w nocy tych bardzo mocnych trybów pulsacyjnych. One są na... Może w lesie. W lesie mocny tryb pulsacyjny, żeby sarny miały imprezę. Generalnie rzecz biorąc, po prostu nie używajcie ich na drodze publicznej w nocy, bo one są dobre na dzień. Tak, jako światła i skierujcie lampkę tak, żeby wam świeciła pod koło, a tak, nie kierowcom nam po oczy. Oczach. Dokładnie. No. Tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Postaramy się uzupełnić naszą wiedzę. A w napisach tam z tym powerbankiem się pewnie pojawi. A jak się nie pojawiło, to może wydarzycie tego wcześniej.